Na czym polega to wyzwanie? Od dzisiaj, codziennie, przez cały miesiąc, znajdź dla siebie kilkanaście minut czasu ciszy i spokoju. Jeśli możesz, bądź ubrana wygodnie, a jeśli lubisz i czujesz się komfortowo, możesz być także nago. Ważne, abyś czuła się swobodnie i komfortowo, aby nic cię nie krępowało, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym. Po prostu czuj się swobodnie. Usiądź lub stań w lekkim rozkroku. Nogi ustaw stabilnie na podłożu, koniecznie na boso. Delikatnie unieś palce stóp, rozszerz je i połóż na ziemi. Poczuj połączenie z ziemią, stabilność. Rozluźnij ciało. Puść napięcie mięśni. Połóż dłonie pod piersiami na żebrach. Spokojnie oddychaj przeponą. Poczuj, jak rozszerzają się Twoje żebra. Jeśli chcesz, zamknij oczy. Jak się czujesz? Co Ci robi ta pozycja? Czujesz gdzieś ciepło, zimno, drżenie, może napięcie? Gdzie to jest? Jest Ci wygodnie, czy może nie? Jeśli nie, to zastanów się dlaczego. Co Cię uwiera? Gdzie czujesz dyskomfort? Skup swoją uwagę na tym miejscu. Oddychaj spokojnie. Teraz połóż jedną dłoń tuż nad spojeniem łonowym, a drugą na odcinku krzyżowym. Tak poczujesz swoją miednicę. Oddychaj i poczuj siebie. Jak się czujesz teraz? Oddychaj spokojnie, miarowo. Zacznij przetaczać swoją miednicę bardzo powoli, w przód i w tył. Zrób wdech, gdy podwijasz kość ogonową, a wydech, gdy kierujesz ją do tyłu. Ruchy wykonuj bardzo powoli. Zwróć uwagę, aby całe Twoje ciało było możliwie rozluźnione. Jeśli stoisz, kolana trzymaj lekko ugięte. Oddychaj i przetaczaj spokojnie swoją miednicę. Możesz odczuwać przyjemność, ciepło, podniecenie. To dobrze. Twoja miednica się budzi, ożywa. Możesz też czuć inne emocje. Przyjrzyj się im. Skąd się biorą? Dlaczego? Kto je Ci wgrał? Jeśli coś Cię zaniepokoi, pamiętaj, że nie jesteś sama. Skorzystaj z pomocy specjalistów od traum czy trudnych przeżyć. Warto takie rzeczy przepracować. Jeśli masz ochotę płakać, śmiać się czy krzyczeć, zrób to. Uwolnij swoje emocje. Uwolnij je też gardłem. Albo delektuj się chwilą i przyjemnością. Tym cudownym ciepłem płynącym z Twojego wnętrza. Wdech. I wydech. Jak się czujesz? Skanuj swoje ciało. Wędruj myślami po swojej miednicy. Biodra. Sprawdzaj, co u nich. Odwiedź je. Przywitaj się z nimi, jak z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Wdech. Wydech. Teraz przejdź do głębokiego przysiadu. Jak go wykonujesz? Czy możesz zejść
nisko? Czy gdzieś czujesz jakieś blokady? Jak ustawiają się twoje kolana? Kierują się na zewnątrz, czy może chcą się złączyć? Oddychaj swobodnie i postaraj się rozluźnić w tej pozycji. A stopy? Jak masz ustawione? W którą stronę są skierowane? A pięty? Odrywasz czy stawiasz całe stopy stabilnie na podłożu? Wdech. Wydech. Zacznij kołysać się lekko na boki. Przenoś ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Tak, jakbyś chciała klęknąć raz na prawe, raz na lewe kolano. Oddychaj spokojnie. Ruszaj się powoli. Całą swoją uwagę kieruj do ciała, do każdej swojej komórki. Rozmawiaj z nim. Sprawdzaj, jak się czuje. Czy coś się boli, czy gdzieś jest spięte, czy drży. Odpręż się. Zrelaksuj. Kołysz. Teraz połóż się na plecach. Możesz na łóżku, dywanie, trawie w swoim intymnym ogrodzie, czy na podłodze, gdzie lubisz i chcesz. Połóż się tam, gdzie czujesz się swobodnie, wygodnie i dobrze. Ręce trzymaj wzdłuż tułowia. Oddychaj spokojnie przeponą i koniecznie nosem. Jeśli nie możesz oddychać nosem, rozchyl trochę usta. Skąd bierze się u ciebie zapchanie nosa? Co to może oznaczać? Jak możesz sobie pomóc? Zacznij pełny skan ciała. Jak się czuje twoja lewa stopa? Jej palce, śródstopie, pięta, kostka. Jeśli w stopie jest napięcie, puść je. Odpręż się. Wdech, wydech. Powędruj myślą do lewej łydki. Co czujesz? Rozluźnij piszczel, mięśnie, puść napięcie z kolana. Oddychaj. Wdech, wydech. Lewe udo. A co z nim? Skup się teraz na nim. Rozluźnij, oddychaj. Lewe biodro. Wdech, wydech. Talia, brzuch, pępek. Oj, nie myśl, że jakaś oponka, że coś jest nie tak. Poczuj, nie oceniaj. Leż, czuj i pytaj. Ciało ci powie wszystko. Z czasem nauczysz się je słyszeć, nawet jeśli dzisiaj wydaje ci się, że nic do ciebie nie mówi. Powędruj poprzez lewą pierś do lewej ręki. Po drodze mierz serce. Czujesz, jak bije? Jaki to rytm? Wdech i wydech. Lewy triceps. Tak, motylki. Przedramię i palce rąk. Co z nimi? Jak się czują? Wdech, wydech. Rozluźnij wszystko. Oba barki. Oj, dźwigasz na nich plecak pełen ciężkich rzeczy, a może czujesz lekkość odprężenia? Jak jest u ciebie? Poczuj i rozluźnij się. Wdech, wydech. Rozluźnij głowę, usta, powieki, czoło. Wdech, wydech. Teraz czas na prawą stronę. Zrób dokładnie to samo. Tylko zacznij od łopatek i pleców. Wdech i wydech. Oddychaj, poczuj, zrelaksuj się. Prawa pierś. Wdech, wydech. Oddychaj. Poczuj, zrelaksuj się. Prawe podbrzusze i biodra.
Wdech. Wydech. Oddychaj. Poczuj. Zrelaksuj się. Prawe udo. Ukochaj. Podziękuj. Rozmawiaj. Wdech. Wydech. Oddychaj. Poczuj. Zrelaksuj się. Prawe kolano. Jesteś cudem. Jesteś idealna, piękna, wspaniała. Jesteś. Prawa łydka. Piszczel. Wdech. Wydech. Oddychaj. Poczuj. Zrelaksuj się. Prawa stopa. Cała. Pamiętaj o palcach, pięcie, podeszwie stopy. Jak się czują? Wdech. Wydech. Oddychaj. Poczuj. Zrelaksuj się. Wróć na środek swojego ciała. Połóż dłonie na żebrach. Zrób kilka spokojnych wdechów. Możesz poleżeć tak długo, jak tego potrzebujesz. Jak się czujesz? Zaopiekuj się szczególnie napiętymi i bolącymi partiami ciała. Zrobiłaś skan. Wiesz, co gdzie jest napięte, a co jest rozluźnione. Część rzeczy, które były delikatnie napięte, dałaś radę rozluźnić myślą, ale część potrzebujesz potraktować inaczej. Może będziesz potrzebowała wsparcia specjalisty, a może wystarczy, że się porolujesz, pójdziesz na masaż, czy może dodać uwi. Przyciągnij się i wejdź do życia ze sobą, ze swoim ciałem. Ściskam Wiolka. Do zobaczenia jutro.